kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy, słuchajcie, odcinek będzie poświęcony perfumom takim bardzo czystym i rzeźkim, a mianowicie tak sobie pomyślałam, żeby zrobić odcinek o takich bardzo rzeźkich perfumach, kiedy rozpoczynamy dzień i potrzebujemy czegoś takiego bardzo energizującego, także koniecznie zostańcie z nami. Powiedziałam, w intro dzisiejszy odcinek będzie o rzeźkich perfumach, ale takich perfumach, które ja Wam polecam, żeby rozpocząć miło i przyjemnie dzień, taki właśnie rzeźki poranek, który otwiera nas na dzień. I tak pomyślałam, że fajnie tutaj zgrupować takie perfumy, które mi się sprawdziły, które są super, utrzymują się długo i właśnie zostają, dają nam takiego właśnie kopa energetycznego i ten dzień jakoś przyjemnie się rozwija. Dla tych, słuchajcie, którzy jeszcze nie polubili i nie subskrybowali mojego kanału, to serdecznie Was zapraszam do polubienia po premier. Jest mi niezmiernie miło, jak Was przybywa. Mam nadzieję, że damy radę w końcu do 1000 i będzie nas coraz więcej tutaj w tej naszej grupie i razem ze mną będziecie właśnie współtworzyć kanał. Ale wracając tutaj, słuchajcie, do tematu, pokażę Wam kilka zapachów, które, tak jak wspomniałam wcześniej, ja Wam gorąco polecam ze względu na a. trwałość, b. na taką niesamowitą aurę, rzeźkość, przezroczystość, bym powiedziała, i jednocześnie takiego kopa energetycznego. Pierwszym takim zapachem, który chcę Wam gorąco polecić i którym ja się otaczam na co dzień w pracy, jest Bronze Goddess, słuchajcie, wersja Azur. To jest wersja limitowana właśnie na tegoroczne lato. Taka inspirowana, ja bym powiedziała, zawsze go porównuję tu do Tomego Forda, bo jest to taki zapach akwatyczny, bardzo bym powiedziała oceaniczny, trochę taki solny, dający takie reminiscencje właśnie super lata na jakiejś tropikalnej wyspie. Słuchajcie, kiedy tylko go pryśniecie, on jest troszeczkę unisex. Ja bym powiedziała, że może mogą go używać kobiety, jak i mężczyźni, słuchajcie, ale na pewno jest to zapach, który przyciąga, daje niesamowitą taką rzeźkość, bym powiedziała świeżość i naprawdę, jeżeli chcecie przyjemnie zacząć dzień, to czemu nie spryskać się czymś takim woalem właśnie oceanicznym, który daje nam na tyle świeżości, na tyle energii i kopa, że po prostu jesteśmy nastawieni pozytywnie. Ja Wam powiem, że one mi strasznie przypomniają właśnie Tomego Forda. Jest to zapach, który jest cenowo bardzo, bardzo przystępny i ma coś w sobie takiego, słuchajcie, trochę kojarzy mi się z wodą kolońską właśnie, takich dla panów, ale jednocześnie jest w nim coś takiego unikalnego, właśnie może to neroli, ta lemonka, która gdzieś krąży i właśnie te reminiscencje wody, że po prostu czujemy się bardzo, bardzo świeżo i przyjemnie właśnie nawet jest w otoczeniu takiej osoby nawet spryskać dookoła siebie, czemu nie, bo nie tylko zarażamy tym energią siebie, ale także i innych. Tą propozycją nie będziecie zdziwione, ja lansuję ten zapach dość długo, znaczy lansuję w sensie, że Wam polecam, to jest Chanel wersja Obvif. Słuchajcie, z 2015, tak jak mówię, to są moje perfumy takie odgrzane drugiej szansy, bo na początku ich nie lubiłam. I słuchajcie, jest to na pewno grejpfrut, takie cytruski, fajne, białe piżmo, które ja uwielbiam, jest też Vetiver Iris i one są bardzo, słuchajcie, intrygujące. Ja, zobaczcie, że już prawie zużyłam tą 50, wstając, idąc do pracy, czy nawet mając dzień wolny, tak jak dzisiaj, ja zawsze go ubieram, lajeruję sobie z innym. Jest niezwykle taki nasycony, świeży, energetyczny i ja bym powiedziała wibrujący nawet, bo on taki jest. I słuchajcie, niesamowicie kobiecy, dają te nuty właśnie tutaj irysa, dają troszeczkę takie zaokrąglenie, bym powiedziała lekką pudrowość, ale generalnie jest to wydźwięk właśnie bardzo, bardzo świeży. Ja go uwielbiam. Powiem Wam, że na przykład pobił teraz szans O Fresh, które bardzo, bardzo lubiłam i które jest bardziej kobiece, ale to jest niesamowicie niezawodny zapach, jeżeli chcecie czuć się właśnie mega świeżo przygotowane na podbój dnia i na podbój też tutaj
części jakby tych zadań, które na Was czekają. Także ja go bardzo, bardzo lubię. Jestem ciekawa, czy któraś z Was właśnie też go używa tak nagminnie. Wiem, że teraz jest nowy sezon. Serdecznie zapraszam te osoby, które nie oglądały o perfumach na babie lato i na jesień. Tam znajdziecie też super propozycje, jeżeli chcecie coś ostrzejszego, ale mówię tak, jak chcecie zacząć świetnie poranek, być w dobrym nastroju, wstać prawą nogą, a nie lewą, to jest super. W klimatach właśnie Tom Forda, bo wspominałam tutaj o Bronze Goddess Azur w wersji limitowanej, to przyniosłam tutaj Tom Forda Mandarino di Amalfi Aqua, którym ja bardzo lubię, bardzo ją też czasem katuję, aczkolwiek lubię The Sole di Positano. A i słuchajcie, zapach z 2017, bardzo oryginalny, z mandarynką, grejpfrutem, bergamotką, tutaj kwiatem pomarańczy, jest też trochę bazylii, więc ona jest taka z pazurem. Słuchajcie, jest tymianek, jest jaśmin, tego jaśminu czuję, taki wibrujący czarny pieprz, koriander i lamdanum, bardzo cytrusowy, otwierający, piękny poranek zapach, słuchajcie. Sobie go przypomnę. Ja mam ochotę go porównać właśnie do takiego zapachu, też trochę wody toaletowej, nie toaletowej, przepraszam, kolońskiej, kiedy daje Wam niesamowicie taką cytrusową, wibrującą nutę i on jest przez cały dzień taki, więc generalnie czujecie się świeżo, czysto, zadbanie, bardzo bym powiedziała klasycznie, ale też jest na tyle właśnie wibrujący ten zapach, że przygotowuje Was na ten dzień bardzo pozytywnie, z nową dawką energii. Ja w ogóle lubię te wersje Tomiego Forda właśnie z tych buteleczkach takich półprzezroczystych, niebieskich, zielonych. One są bardzo, bardzo świeże, wibrujące i mówię, takie trochę romantyczno, czysto bym powiedziała, nawet letnie, aczkolwiek jak myślimy o lecie, to od razu mamy większą dawkę energii, więc dlatego Wam gorąco. Następnym zapachem, słuchajcie, który gościł na moim kanale wielokrotnie, to jest Sky Blossom Michaela Korsa. To jest chyba jedyny zapach Michaela Korsa, który ja mogę strawić, który lubię, kojarzy mi się z takim trochę woalem Chanel. One są albo i Dolce Gabbana Light Blue. Słuchajcie, beztroski dzień, super niebo, nastawione na podbicie świata. Tutaj jest, już Wam szybko czytam, bergamotka, taki słodszy cytrus i to czuć właśnie, też frezja, która dodaje wigoru i takiej przezroczystości światła i bym powiedziała, energizuje nas na cały dzień. Ten zapach powstał w 2018, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I jest trochę tutaj... jest to taki hołd właśnie, bym powiedziała, beztroskości, pięknemu, kiedy jest piękne niebo, właśnie tak bezchmurnie i kiedy czujemy się wspaniale, także na otwarcie dnia Wam gorąco polecam. Tak, ja Wam powiem, że on mi strasznie przypomina trochę takim wydźwiękiem gdzieś tą Light Blue Dolce Gabbana, ale jest, wydaje mi się, dość bardziej świeży i właśnie taki niebieski, chłodny, ale te cytrusy dają Wam taką ostrość na cały dzień właśnie, elokwentność bym powiedziała i no tu świetne władanie słowem i właśnie uważam, że jest dobrym zapachem też do pracy i na dzień, kiedy macie ważną rozmowę, gdzieś chcecie się super zaprezentować, mieć właśnie tą ostrość umysłu, bo taki ten zapach jest zapachem. Jest zapach bardzo kontrowersyjny, to jest ostatnie dziecko Versace, przepraszam, Pur Femme Dylan Turkus z 2020 roku, słuchajcie, z takim różowym pieprzem, z lemonkowymi nutami, guława, frezja, czyli coś blisko tutaj też Sky Blossom z Michaela Korsa, aczkolwiek dla mnie on jest bardziej chłodnym zapachem, takim mega cytrusowym, trochę bym powiedziała, że też unisexem, bo tak mi się kojarzy, że nie tylko dla kobiet, ale jest bardzo, bardzo chłodny, bardzo cytruskowy, taki crispy właśnie, rześki, z takim właśnie pazurkiem troszeczkę, bym powiedziała, wody kolońskiej, aczkolwiek nie jest to wydźwięk typowo wody kolońskiej. On, ten zapach kojarzy mi się, tak jak powiedziałam wcześniej, z unisexem, jest niezwykle
czysty i też bym powiedziała takim zapach, jeśli można powiedzieć, zapachu przezroczystym, ale bardzo finezyjnym w tej czystości, bym powiedziała taki mega, mega czysty, jak czysta kartka papieru. Jest niebieski, ale kojarzy mi się właśnie z białym kolorem, kiedy wszystko jest mega poukładane, takie dynamiczne, świetne władanie słowem i wydaje mi się, że na takie konferencje, gdzieś na jakieś rozmowy ważne, ten zapach spełni swoją rolę. Także na świetne otworzenie poranka, żebyśmy się czuły świetnie w tej naszej czystości, ostrości umysłu i dostały tego kopa energetycznego na cały dzień, też Wam gorąco. Na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że moje takie top 5, ciężko by było wybrać, Wam się bardzo podoba. Jestem ciekawa Waszych takich top 5 właśnie na rozpoczęcie rześkiego poranka i właśnie tego energetycznego dnia, więc koniecznie zostawcie komentarze. Bardzo lubię je czytać. Oczywiście lajki w górę i subskrypcje, jest mi przemiło. I do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku tak sobie myślałam, żeby zebrać w końcu moje skarby, które mam, nie jest ich dużo, ale chciałam Wam przedstawić, co właśnie nabyłam, co tutaj dostałam i co Wam polecam. Do zobaczenia, pa, pa.